Środowiskowe domy samopomocy to placówki wspierające osoby przewlekle psychicznie chore i niepełnosprawne intelektualnie. Dotychczas w Tczewie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działało 5 takich placówek. Od stycznia 2020 roku środowiskowe domy zostały wydzielone ze struktury MOPS-u i działają samodzielnie. Zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych Adam Urban wyjaśnił w programie Pytania do prezydenta, dlaczego doszło do takiej zmiany. Środowiskowe domy samopomocy zostały wydzielone z dniem 1 stycznia, jak pan wspomniał. I to jest znowu nie decyzja nasza jako miejska, tylko decyzja na szczeblu rządowym. Rząd wprowadził takie przepisy, które nakazał, że od 1 stycznia środowiskowe domy samopomocy nie mogą być razem z inną jednostką, czy tak jak u nas z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie. Jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnego budynku przy ulicy Elżbiety na potrzeby środowiskowego domu, po to, żebyśmy mogli dostosować. Też będzie w sieci tak, po to, żebyśmy mogli dostosować do tych standardów rządowych, które wprowadził, żeby nikt z naszych mieszkańców potrzebujących pomocy tej pomocy nie stracił, dalej mógł z niej korzystać. I to jest bardzo ważne, także chciałbym mieszkańców uspokoić, że nie ma takiego ryzyka, dla każdego w środowiskowym domu zabezpieczymy odpowiednie miejsce. Środowiskowe domy samopomocy wyodrębniły się ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, tworząc odrębną jednostkę organizacyjną gminy miejskiej w Tczewie. Co to oznacza w praktyce? Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pracujący w środowiskowych domach, zgodnie z kodeksem pracy i z artykułem 23, od 1 stycznia 2020 roku przeszli jakby tak bezkolizyjnie w etaty środowiskowych domów samopomocy. Każda osoba chętna, która chce skorzystać z usług, z wachlarza usług, które proponuje środowiskowy dom, może bezpośrednio zgłosić się do naszych tutaj środowiskowych domów albo bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Składa podanie, prośbę o przyjęcie do tych placówek i również zaświadczenie lekarskie od lekarza neurologa albo lekarza psychiatry, w której jest opisane dane zaburzenie. Również wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, rejonowego, w którym jest również zasadność, lekarz wypisuje zasadność przyjęcia do placówki wsparcia oraz jest tam zaznaczony fakt, czy dana osoba, która jest niepełnosprawna również fizycznie, potrzebuje korzystać z dowozu do tych placówek, do środowiskowych domów samopomocy. Również można złożyć, o ile dana osoba posiada, orzeczenie o niepełnosprawności. Gdy skompletuję te wszystkie dokumenty, chciałabym zaznaczyć, że te wnioski mamy w środowiskowych domach. Miejski Ośrodek również posiada niezbędne wnioski, z którymi należy udać się do lekarza. Wówczas po skompletowaniu wszystkich zaświadczeń pracownik socjalny sporządza wywiad, który przyznaje pobyt na uczestnictwo w środowiskowym domu i wywiad podpisuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Dla mnie najważniejsze jest, że to wyodrębnienie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyszło tak bezkolizyjnie, że nasi domownicy nie odczuli tej zmiany, że dalej znaleźli swoje miejsce, swoje życie, swoje plany, które mogą realizować w placówkach, do których uczęszczali. Działania środowiskowego domu samopomocy ukierunkowane są na wszechstronny rozwój uczestników, na ich integrację, na przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Placówki wykorzystują potencjał, który tkwi w każdej osobie niepełnosprawnej. Przygotowują do pełnienia takich właściwych ról w życiu rodzinnym, w społeczeństwie. Starają się wydobyć potencjał, który ma każda osoba niepełnosprawna.